Siemano, witam w kolejnym odcinku Podstaw Kettlebells. Dziś omówimy sobie to, co być powinno po swingach oburącz, czyli zarzutach oburącz, czyli przysiady oburącz. Wszystkie dotychczasowe techniki, które omawialiśmy, czyli poczynając od martwego ciągu przez swingi, swingi jednorąb, zarzuty itd., itd., je możecie znaleźć w linku w opisie do tego odcinka. Tam jest link do playlisty całej z wszystkim, co do tej pory nagrałem odnośnie podstaw kettlebells. Także pewne rzeczy jakby uznaję za oczywiste w związku z tym, że możecie je sprawdzić w tych starych odcinkach. Dlatego dziś króciutko, jak zarzucić już wiecie, jak przysiąść i ewentualne podpowiedzi odnośnie tego, co z tym przysiadem zrobić, żeby on był wygodniejszy. Zanim cokolwiek nie zapomnijcie, że sponsorem tej serii jest firma AXO, producent odważników kulowych, które to odważniki możecie nabyć z kodem Ludus o 5% taniej na stronie producenta. A teraz do rzeczy. Wiecie już, jak zarzucić dwa odważniki. Wiecie, że ustawiamy je w taką fałkę, żeby zajmowały mniej miejsca. Z innych moich odcinków wiecie już, jak można złapać odważnik, czyli że można przesunąć rękę bardziej w stronę zagięcia od małego palca, można złapać na środku, można złapać bliżej zagięcia od strony kciuka. Każdy chwyt ma swoją specyfikę, jakby jest po to, żeby było wygodniej, lepiej robić różne inne rzeczy. O tym mówiłem w odcinkach nie z serii podstawy, ale linki też macie zamieszczone pod spodem w komentarzu. Ja preferuję do przysiadu z kettlami chwyt taki jak do presa, czyli łapię sobie bliżej zagięcia od strony małego palca. No chyba, że to jest duża kula, no to raczej zbliżam się trochę bardziej do środka, żeby nie łapać za bardzo na krawędzi. Tak też sugerowałbym Wam, natomiast ostatecznie no to najlepiej jest, wiadomo, sprawdzić różne możliwości i zobaczyć, który chwyt leży Wam najlepiej do przysiadu. Wiecie już, jak trzymać front, jak wiecie, jak zarzucić, to też teraz słów parę o tym, jak przysiadać. Przysiad wygląda dokładnie, sam zorzut dokładnie tak samo jak goblet, czyli biodro, kolana szeroko, bla bla bla. Wszystko znajdziecie na playliście. No, newralgiczny temat, który się pojawia odnośnie przysiadu z dwoma odważnikami, to jest front rack, czyli jak trzymać te kettle w trakcie przysiadania z nimi. Wiadomo, że front rack musi być ciasny, nie? Jakbym miał tu kartkę pod pachami i nie chciał, żeby te kartki powypadały. Natomiast wiadomo też, że im niżej będę przysiadał, to siłą rzeczy te łokcie będę musiał oderwać. Może przy 16 sobie utrzymam, ale już czuję, jak one mi tu ciągną do przodu. Natomiast jakby to były 40, no to na brak bym ich tak nie utrzymał. Więc co zrobić w momencie, kiedy mi te kettle lecą? Jak zrobić z tymi rękami, żeby to było dobrze? Jak już może wiecie, a może nie wiecie z poprzednich odcinków, jeśli chodzi o front rack, to jest pewna zasada, której łamać nie wolno, a przynajmniej nie należy. To jest ten łokieć przyklejony tutaj ciasno do boku. Czyli łopatka sięgnięta, łokieć przy sobie ciośniutko. Dlaczego? Żeby plecy mi trzymały ciężar jak najbardziej, żeby jak najmniej męczyć ręce. I teraz ten łokieć jest ciasno, żebyście sobie tu bardzo mocno dobrze poczuli, jak się wypina mięsień najszerszy, bo on robi gro roboty, jeśli chodzi o utrzymanie tych odważników. I najczęstszym błędem w przysiadaniu jest to, że misiaczki przysiadają z dwoma odważnikami czy z gobletem, jedną dużą kulą, unoszą łokcie na boki. I to jest błąd, bo wtedy nam się rozluźnia ten mięsień najszerszy, wszystko zostaje na łopateczce, to koniec końców zazwyczaj kończy się garbem i takim tutaj przytykaniem sobie uszu własnymi barkami. No ale z drugiej strony, no jak nie odkleję tych łokci, no to te kettle mi polecą tu. Cóż wtedy począć? Niezależnie od tego, czy to jest goblet, bo to samo można zastosować w goblecie, czy to jest właśnie front rack, da się tak te łokcie unieść i odkleić. Znaczy, może nie odkleić właśnie, żeby ten najszerszy się nie rozluźniał, ale da się je unieść w taki sposób, żeby najszerszy się wręcz dopiął nawet trochę bardziej, a żeby mimo wszystko kule nam nie leciały do przodu. I jak to zrobić? Otóż, moi drodzy, w miarę jak przysiadam, mogę sobie pozwolić, żeby łokcie unieść, ale nie na boki, tylko wciskając je do przodu przed siebie. Tak jakbym trzymał sztangę,
Czyli mam łopateczki są ładnie dopięte i łokcie unoszę przód, ściskając je nadal do środka, tak żeby celowały przede mnie, żeby nie rozjeżdżały się na zewnątrz. Co mi dodaje? Zwróćcie uwagę, im niżej przysiadam, cały czas łokcie mam pod kulą, pod środkiem ciężkości ciężaru. Tak? Czyli stoję prosto, coś mi się stało ze statywem. Stoję prosto, biodro w tym, klatka do przodu, schodzę w dół, łokcie wysuwają mi się pod kulę, cały czas najszerszy ładnie trzymam, łopatki trzymają, dajemy pach. Jako, że kula jest stworzona w taki, a nie inny sposób i środek ciężkości ciężaru nie napiera mi bezpośrednio na dłoń tutaj, tylko jest poza nadgarstkiem i kula wyciąga mi dodatkowo rękę na zewnątrz i im większa kula, tym większy będzie to problem. Jest jeszcze metoda z Giriewoj, którą można tutaj zastosować i raczej nikt w hardstyle się nie obrazi, jeżeli będziecie dźwigać bardzo duże kule w ten sposób. Otóż po zarzuceniu odważników możecie otworzyć jedną dłoń. W zasadzie zarzut powinien być na otwarte dłonie generalnie. Pamiętałem oczywiście. Otwieram jedną dłoń, drugą ręką łapię obie rączki od obu kul i przytrzymuję sobie w ten sposób drugim palcem. Właściwie to jest niekonieczne. Wystarczy tyle. I żeby kule zajmowały mniej miejsca, żeby łatwiej to było trzymać, suwam rączkę pod rączkę. I w ten sposób przysiadam. To stosuję raczej do większych odważników, nie do takich małych pierdków. Generalnie starajcie się jak najładniej technicznie, bez ułatwień, dźwigać jak najdłużej się, raczej do jak największych ciężarów tylko będzie to możliwe. Ułatwienia tego typu dodawajcie albo naprawdę ciężkich serii, albo do rekordów. Na dziś to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, zasubskrybować kanał i oczywiście kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Obiecuję, że postaram się to robić teraz częściej, wrócić do tych regularnych odcinków co tydzień. No niestety ciężko było się zebrać w związku z natłokiem różnych, różnistych robót. Natomiast postaram się wrócić do regularnego postawania. Także dzięki na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro! Release the Kraken.